Także będę leciał do Stanów. Od paru miesięcy jestem w trakcie załatwiania wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę to od jakoś 2 lat już prawie się z tym męczę, ponieważ w zeszłym roku już miałem lecieć, ale Stany miały wciąż nałożonego bana na podróże i nie można było za bardzo wjechać do Stanów. Ale teraz trochę lepiej już to wygląda, także powinno się wszystko udać. No i takim ostatnim krokiem było załatwienie wizy. Także byłem dzisiaj na takiej rozmowie o wizę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w centrum Londynu. I to jest coś, czego najbardziej się obawiałem ostatnie tygodnie. Naprawdę, bo dużo, dużo papierów do tego było. Zabrałem ze sobą całą teczkę papierów potrzebnych, żeby załatwić tą wizę. Wszystkie musiały być idealnie wypełnione, wszystko musiało się zgadzać z paszportem i tak dalej. No i dużo bardzo stresu mi to przyniosło, ale chyba się udało, ponieważ wzięli mój paszport. O samym tym procesie aplikacji na to wszystko powiem więcej w jakimś filmie, może za parę miesięcy, jak już wrócę z tych Stanów. No i co? Ja teraz muszę czekać około tydzień. Nie ruszę się stąd bez paszportu. Jeszcze chciałem w Polsce trochę posiedzieć przed wyjazdem do Stanów i posiedzę, mam nadzieję, jakoś 2 tygodnie jeszcze mi się uda przygotować na spokojnie na to wszystko, ale no jeszcze muszę tydzień tutaj wysiedzieć w Anglii, bo zabrali mi paszport, nie wiem jak wrócić. Jeśli chodzi o mieszkanie, to zrobiłem podnajem takiemu gościowi, czyli też w sumie nie miałbym gdzie mieszkać, gdyby nie to, że przygarnęły mnie koleżanki. No i plan jest taki, żeby tutaj siedzieć, montować ile się da, ponieważ dużo mam filmów do tyłu, tak naprawdę jeszcze nie zmontowanych i muszę to nadrobić, także wykorzystam ten tydzień na taki ostry montaż dosyć. Plus jeszcze dobrze się składa, że mam aktywny do końca maja karnet na siłowni tutaj na uniwersytecie moim. Także jeszcze mogę sobie pochodzić kilka dni na siłownię, dobrze się w sumie złożyło. No i oprócz tego to jeszcze muszę liczyć na to, że jak najszybciej przyjdzie ten paszport z wizą i wtedy stąd spierdalam. Także następna część tego filmu będzie za jakiś tydzień, jak już odbiorę ten paszport, jeśli się wszystko uda i będę mógł wtedy na 100% powiedzieć, że lecę do Stanów. Także minął już tydzień, paszport wrócił, wiza jest. Także to już wszystko. To była ostatnia ważna rzecz do załatwienia, teraz pozostaje tylko dostać się do tych Stanów. Lot też mam już wykupiony, także za 2 tygodnie... lecę. No i dalej zobaczymy, co tam się będzie działo. Będzie trzeba się wdrożyć w życie tam, w pracę tam, no i jakieś filmy dalej porobię. Dobra, także jestem już w Polsce, wszystko jest ogarnięte, mam nadzieję. Po 2 latach pierdolenia się z tym wszystkim wreszcie już tak naprawdę pojutrze wylatuję. Mamy dzisiaj 16 i 18 lecę do Paryża i z Paryża do Nowego Jorku. No i 19, czyli w niedzielę, zabierze nas z lotniska mnie i innych pracowników już autobus na obóz, na którym będziemy pracować. Też na szybko teraz powinienem w sumie wyjaśnić, jak to w ogóle działa, dlaczego tam lecę. Lecę tam, ponieważ biorę udział w takim programie Work and Travel, czyli praca i zwiedzanie. Dostałem pracę na takim obozie dla dzieci w Pensylwanii jako obsługa techniczna, powiedzmy. No i będę tam pracował przez 2 miesiące, jakoś do 20, zdaje się, sierpnia, a później mam miesiąc zwiedzania. To już dzisiaj robiłem próbne takie pakowanie, ponieważ bardzo minimalistycznie się wybieram tam spakowany, ponieważ tylko z jedną walizką taką, która jest jako bagaż podręczny, no i do 8 kg jest tak naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że walizka waży 2,5, no to mogę wziąć tylko niecałe 6 kg rzeczy. No i plecak jeszcze wezmę. No jak tak robiłem próbne pakowanie, to powinienem dać radę. A robię to z 2 powodów. Jeden, ponieważ nie poleca się z reguły branie jakichś super ubrań czy fajnych swoich rzeczy na te obozy, ponieważ można tam się często ubrudzić i kupiłem po prostu takie rzeczy, co można rozpierdolić tam. A drugi powód to jest to, żeby ułatwić sobie później podróże, żeby nie mieć dużo bagażu, dużej walizki, żeby ze sobą nie wozić. Taką walizkę 8-kilową to nawet można złapać pod pachę i z nią biec tak naprawdę. Może to jest dobry pomysł, może to jest głupi pomysł, to się okaże dopiero za jakiś czas. I teraz, żeby jeszcze nie przedłużać, przedstawię wam taki plan zwiedzania wstępny, jaki mam. No bo pracę, no to wiadomo, jakieś tam odcinki wrzucę z i pracę na tym obozie, nie wiem, kilka, jak to wygląda, jak wygląda obóz i jak wygląda praca na mojej pozycji, ale no tam nie ma się co za dużo na ten temat rozwodzić, tak mi się wydaje. Dlatego głównie ciekawą częścią będą te podróże, z których będą filmy. Także tak, tutaj mamy Atlantyk oczywiście, tu jest wybrzeże. Będę zwiedzał w
tym roku tylko wybrzeże wschodnie, ponieważ wyprawa na zachodnie, tam w tereny Kalifornii i tak dalej, to byłoby dodatkowy duży wydatek, no a ja jeszcze chcę mieć jakąś kasę na czynsz, jak wrócę. Dlatego musimy trochę ograniczyć się do jednego wybrzeża w tym roku, a kiedyś może drugie. Nie, to jest bez sensu, musicie widzieć bliżej. A więc pracować będę na obozie w mieście o nazwie Equinung, czyli tutaj. No i ogólnie cztery miejscówki, które chcę zwiedzić na początku, już są na tym samym stanie, mianowicie w Pensylwanii się znajdują. No będę pracował 2 miesiące w Equinung. Być może uda się w któryś weekend skoczyć, zrobić wyprawę już do Scranton. Do Scranton to jest taka nie do końca znana mieścina, ale chcę tam lecieć dlatego, że jest to miasto, w którym odbywa się fabuła serialu The Office. No i ja jestem dużym fanem, także chcę tam sobie zrobić zdjęcie jedno tak naprawdę najważniejsze, dlatego no muszę tutaj być. No ale w każdym razie załóżmy, że w któryś weekend udało mi się obskoczyć Scranton, no to cyk jest zaliczone. Kończę pracę 20 sierpnia, jedziemy z Equinung do Nowego Jorku. Pewnie w dużej ekipie zakładam. W Nowym Jorku będzie mnóstwo do roboty, wiadomo, tam kilka dni spędzę zapewne. Później pomyślałem tak naprawdę jechać w dół. Zobaczymy, czy to busami, czy pociągami, czy może jak będę miał dużo osób, które będą miały podobne plany podróżnicze, no to wynajmiemy samochód, zobaczymy. W każdym razie jedziemy w dół do Filadelfii. Filadelfii, nie wiem, nie będę spędzał jakoś dużo czasu, może jeden dzień, może dwa. Potem cyk do Waszyngtonu. No stolicę trzeba zobaczyć, wiadomo, też tutaj w zależności od tego, ile tam będzie się działo, no to tyle tam będę siedział. No i tyle dam radę na pewno pociągami czy busami. Później zaczynają się schody, ponieważ Floryda czeka na dole. No i na Florydę będę musiał prawdopodobnie wziąć samolot. Ale warto, ponieważ na Florydzie jest dużo bardzo rzeczy do zrobienia i tam mam zamiar spędzić no kilka dni na pewno nie jeden. Tak naprawdę to już byłoby dużo ogólnie, to już by było sporo, ale jako że jest taka możliwe, że będzie taka możliwość, to chciałbym polecieć potem do Chicago. Także jak wszystko pójdzie dobrze, to na, nie wiem, na 95% teraz powiem, żebym chciał zobaczyć to Chicago. No i potem już tak naprawdę trzeba będzie się wybierać drogę powrotną, ponieważ lecę z powrotem z lotniska w Newark, które jest gdzieś tak tutaj leciutko na lewo. No i stamtąd lecę i tak samo też tam przylotuję, także będę musiał zrobić takie jedno wielkie koło później. Także z Chicago po drodze będzie Cleveland, dlatego Cleveland też zobaczę, co tam w ogóle jest. No i potem z Cleveland prawdopodobnie na lotnisko. Także tak ta podróż będzie wyglądała wstępnie. Wiadomo, jeszcze dużo może się zmienić, zobaczymy, w zależności od tego, z kim będę zwiedzał, jakich ludzi tam poznam i jakie będą ich plany, to plany mogą się zmienić drastycznie, ale to są takie perełki, które chciałbym, no szczerze chciałbym zwiedzić. Dobra, nie przedłużam już tego dalej, można potraktować to jako pierwszy film ze Stanów, długie tak naprawdę serii, ponieważ filmów chcę dużo bardzo zrobić. No i jeżeli dobrze kalkulacje moje wychodzą, no to ten film powinniście widzieć 8 lipca, czyli już wtedy będę kilka tygodni w Stanach, zapraszam więc zatem na mojego Instagrama, tam pewnie już coś jest, albo będę coś tam cały czas wrzucał, później z podróży na pewno więcej, no bo zanim te filmy pomontuję, gdzieś tam znajdę czas, żeby je montować, no to trochę minie i z lekkim delayem będą wyrzucane, a na Instagramie będzie tak wszystko na bieżąco. Także to tyle, następny odcinek będzie już w Stanach, trzymajcie się.